chcemy dziękować dobremu Bogu za ustanowienie w wieczorniku dwóch sakramentów. Sakramentu Najświętszego Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Tę mszę świętą koncelebrowaną pragniemy sprawować. Pierwsza intencja. I będzie sprawował swoją ostatnią mszę świętą. Tak długo będzie trwała ta ostatnia wieczerza. Bracia i siostry, tak powiedział Jezus Chrystus. Poświęcone są przez to wasze oczy, które patrzyły na mnie, ukrytego pod postacią chleba. A więc, bracia i siostry, pilnujmy, aby nie oglądały one coś grzesznego. Spotkania właśnie z Nim, z Chrystusem.
Również w ciągu dnia starajmy się być na modlitwie. Ołtarz wystawienia adoracji jest przygotowany, jak co roku w kaplicy Matki Bożej. Hasło, któremu towarzyszy: ja jestem chlebem życia. Niech również nas pracuje, niech przygotowuje nas, bo jest to hasło kongresowe, do tych przeżyć, jakie w naszej diecezji będziemy obchodzić w najbliższym czasie. Ja jestem chlebem życia. Chrystus do nas kieruje te słowa. Są to słowa Chrystusa. Ah.